Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. Transport, jaki znamy teraz, dość mocno różni się od tego, jaki spotkać można było w czasach PRL. Różnice dotyczą praktycznie wszystkiego, z wyjątkiem samego celu, czyli przewiezienie ładunku z punktu A do punktu B. W dzisiejszym filmie opowiemy sobie, co jeździło po naszych drogach, wymieniając kilka najpopularniejszych ciężarówek. Jak wyglądała sama praca kierowców od kuchni, w jaki sposób przewożono ładunki oraz jak wyglądały wypadki z udziałem ciągników siodłowych w tych latach. Zapraszam Was tylko do subskrypcji kanału, gdyż zbliżamy się do liczby 10 tysięcy subskrybentów i zapraszam na odcinek. A jeżeli ktoś z Was miał okazję jeździć w transporcie w czasach PRL, to każda opinia w komentarzu jest mile widziana. Zacznijmy od tego, co mogliśmy znaleźć na polskich drogach. Warto jest tutaj powiedzieć, że po II wojnie światowej u nas w kraju królowały ciężarówki z tak zwaną burtą. Ciągniki siodłowe zaczęły wchodzić dopiero w okolicach lat 70. Pierwszą polską ciężarówką po II wojnie światowej był Star 20. Produkowany był on od roku 1948 do roku 1957. Posiadał on silnik S42 o mocy 85 koni mechanicznych oraz czterobiegową manualną niesynchronizowaną skrzynię biegów. W układzie jezdnym została zastosowana przednia oś na półeliptycznych resorach piórowych. Popyt na Stara 20 produkowanego w Starachowicach był tak duży, że powstało ponad 50 tysięcy sztuk tej ciężarówki. Pojazd ten następnie służył do różnych zastosowań i produkowano do niego wiele typów nadwozi, m.in. do przewozu osób, ale również i pożarnicze. Mimo ogromnego popytu na tą ciężarówkę, to miała ona również kilka wad. Główną wadą był mały rozstaw osi, co znacznie zmniejszało stateczność pojazdu. Skrzynia biegów o czterech przełożeniach nie pozwalała na dynamiczną jazdę z ładunkiem oraz przez fakt, że nie powstał silnik wysokoprężny, to w skrócie mówiąc, spalanie było uciążliwe, gdyż Star 20 palił jak smog. Kolejnym ważnym projektem był Star 21, w którym poprawiono wiele rzeczy w stosunku do Stara 20. Między innymi znaleźć tam mogliśmy już pięciobiegową manualną skrzynię biegów i dzięki modernizacji przekładni głównej polepszono osiągi tej ciężarówki. Jednak Star 21 nie był produkowany zbyt długo, bo zaledwie przez 3 lata i następnie przyszedł czas na Stara 25. Star 25 produkowany był 11 lat od roku 1971. Posiadał dość sporo silników do wyboru, od wersji 95-konnej przez 87-konną aż do 105-konnej. W każdej wersji pojawiła się ta sama pięciobiegowa manualna skrzynia biegów. Na Star 25 produkowano różne rodzaje zabudowy, m.in. śmieciarki, piaskarki, żurawie, betoniarki i typowe nadwozia furgonowe. Największym, w cudzysłowie, konkurentem Stara był Jelcz. Ten postawił na Żubra, który był produkowany od roku 1960 do roku 1968 i był to taki pierwszy pełnoprawny samochód ciężarowy produkowany przez Jelcza w Jelczu-Laskowicach. Pod jego maską znaleźć mogliśmy silniki wysokoprężne w dwóch wariantach mocowych, 140 oraz 180-konnej. I to wszystko zblokowane było z manualną pięciobiegową skrzynią biegów. Był to też moment, gdzie to Jelcz miał zająć się produkcją większych ciężarówek, a Star miał produkować mniejsze ciężarówki. Żubr niestety nie był hitem. Wyprodukowano łącznie 7000 egzemplarzy, w których to największymi wadami był silnik lub tylny most. Bardzo istotnym momentem dla polskiego transportu były samochody ciężarowe z rodziny Jelcz 300. W roku 1968 próbna seria tego pojazdu trafiła do użytkowników i na bazie odbioru postanowiono zaprojektować wersje 315, 316 oraz 317. Jelcze serii 300 produkowane były od roku 1968 do roku 1992, czyli blisko 24 lata, a to całkiem sporo jak na motoryzację. Znaleźć tutaj mogliśmy dość kultowy silnik SW680 wysokoprężny o mocy 240 koni mechanicznych. W ciągnikach siodłowych typu 317 od samego początku montowane były już tachografy. Były to urządzenia z tarczami jednodniowymi, a po roku 79
Wszystkie Jelcze posiadały już tachografy 7-dniowe. Ciekawą sprawą jest to, że te modele otrzymały szersze leżanki i wygodne materace. Jelcze serii 300 były sporym przełomem w historii polskiego transportu. Na te maszyny powstała cała masa różnych nadwozi, począwszy od samochodów pożarniczych, aż po cysterny do przewozu mleka. Dużym przełomem w roku 1968 był ciągnik siodłowy serii 300. Celem tej konstrukcji był transport towarów na dalekie odległości. Maksymalny ucisk na siodło tego ciągnika wynosiło 9 ton. Umożliwiło to stworzenie zestawu z naczepą o maksymalnej masie całkowitej, wynoszącej 32 tony. Produkcję seryjną tego ciągnika rozpoczęto w roku 1971. Jednak sporym minusem tego pojazdu była zbyt mała moc silnika SW680-79, wynosząca zaledwie 202 konie mechaniczne. I silnik ten najzwyczajniej w świecie nie dawał rady z dużymi ładunkami na naczepach. Jednak i na to przyszedł sposób. Powstał JL317D z silnikiem SW680-17 o mocy 240 koni mechanicznych i literka D w nazwie oznaczała silnik doładowany. Pojazdy te przez długi czas stanowiły wręcz fundament polskiego transportu drogowego. Dzięki temu, że Polska miała swój ciągnik siodłowy, pozwoliło to na powstanie również naczep u nas w kraju, które mogły współpracować z Jelczami 317. Tutaj trzeba wspomnieć, że do grona największych producentów naczep w Polsce należy wliczyć zakłady mechanizacji budownictwa Zręb. Produkujący konstrukcję naczepy NK20 służącą do przewozu 20-stopowych kontenerów. Drugim takim zakładem był chociażby Metalchem. Ci natomiast produkowali naczepy do przewozu chociażby paliw płynnych. Powstało również wiele innych ciekawych nadwozi, takich jak wywrotka. Nie można zapomnieć również o zagranicznych konstrukcjach, czyli Tatrze oraz Kamazach czy Ziłach. Co jest najbardziej charakterystyczne dla tego okresu w transporcie? Na pewno bezpieczeństwo, a raczej jego brak. Tak naprawdę osobówka w wypadku z tirem miała bardzo małe szanse na to, aby wyjść w jednym kawałku. No oczywiście teraz niewiele się zmieniło, ale jednak trochę na plus. Do wypadków aż tak często nie dochodziło, bo ruch był znacznie mniejszy. Ale jeśli już wypadek miał miejsce, to raczej ciężko jest mówić o tym, aby pasażerowie osobówek wychodzili z tego cało. Kierowcy ciężarówek mieli o tyle szczęścia, że to po ich stronie stała masa. Na pewno była mniejsza kontrola nad całym transportem, bo inspekcja transportu powstała dopiero w XXI wieku. Często dochodziło do tego, że ciężarówki były przeładowane i wręcz na ostatkach sił jechały przed siebie. Sami kierowcy nieraz również nie zachowali podstawowych środków ostrożności, no i nikogo nie dziwiło, że kierowca wypił sobie, a potem jechał. Była taka trochę wolna amerykanka, ale na pewno wiele osób będzie te czasy fajnie wspominało. Często dochodziło do opróżniania paliw na postojach. Trzeba było posiadać dwa koła zapasowe, gdyż z przodu ciężarówki było inne koło, no i z tyłu również. W samej kabinie luksusów nie mogliśmy się spodziewać. Z pewnością jednymi z najszybszych ciężarówek były te, które przewoziły mleko, a sporą część usterek mógł naprawić tak naprawdę sam kierowca, bez potrzeby wzywania pomocy drogowej. Jeżeli ktoś z Was jeździł w tych czasach na ciężarówkach, dajcie znać w komentarzach o swoich wspomnieniach, a ja dziękuję Wam za Waszą uwagę. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć!